Państwa, będziemy Państwu pokazywać. Nie do znudzenia, bo to się znudzić nie może. A poza tym jest to po prostu najlepsze pismo na rynku. Więc będziemy pokazywać nowe wydanie tygodnika sieci, bo naprawdę warto je kupić nie tylko dla tematu okładkowego o Radosławie Sikorskim, ale również dla tego tekstu Zniechęci do Rodziny. Jego autorka siedzi ze mną w studiu wciąż. Dorota Łosiewicz, raz jeszcze. Dzień dobry, witam ponownie. Miło Dzień, Cię Marku. widzieć. Zniechęci do rodziny. A gdzie ta niechęć? Otóż, jak czytamy, od lektury popularnych liberalno-lewicowych Portali włos może zjeżyć się na głowie. Straszni mężowie, potworne żony, toksyczni rodzice, koszmarne dzieci taki obraz budują te media. Skąd ta niechęć do rodziny i próba obrzydzenia jej na wszystkie możliwe sposoby pyta siedząca w naszym studiu Dorota Łosiewicz. I zanim opowiesz, jak się przekopywałaś przez te wszystkie artykuły i w ogóle po co zajęłaś się tym tematem, to ja tylko małą próbkę Państwu pokażę tego, o czym my rozmawiamy. Oto fragmenty tekstu Doroty z tytułami, które stanowiły przyczynek do powstania tego artykułu. Możemy trafić na przykład na takie oto tytuły: Panna młoda z kałachem i krwawe zwłoki męża tak wyglądają torty rozwodowe. Przespała się z tysiącem żonatych mężczyzn. Uważam się za profesjonalną kochankę. Kocham męża, ale i tak nie zostawię kochanka. I tak dalej, i tak dalej. Troszkę tego jest. Na dużo, to prawda? prawda? Na wszystkich onetach, nawet nie ma niczego przeciwnego, konkurencyjnego. Ciężko znaleźć takie treści pozytywne. Jesteśmy małżeństwem od 20 lat, wciąż jestem zakochana w moim mężu, tak? Takich no, właśnie, no ale treści ale tam by, nie ma. Kto by w to kliknął znowu swoją drogą tak się zastanawiam. Więc powodów tych tego typu publikacji jest sporo, ale ten właśnie taki, że musi się kliknąć, to jest chyba taki Pierwszy powód, bo jak dobrze wszyscy wiemy, jak wiesz ty, jak wiem, ja jak wiedzą osoby, które zajmują się internetem i tym, jak on działa, trzeba złapać czytelnika. No więc taki tytuł miałam tysiąc kochanków, jestem profesjonalną, tam tysiąc mężów, jak to tam było, jestem profesjonalną kochanką. zainteresuje ale co ja wiem o seksie, bo sypiam od 20 lat z jednym mężczyzną, to już chyba może mniej zainteresować. To, to może być tak nietypowe w dzisiejszych. W tych czasach, że może zacznie interesować A no Widzisz, tak, tak na to nie spojrzałam, może coś w tym być rzeczywiście. No ale oczywiście za całą tą, za tymi tytułami, za tymi treściami, które pojawiają się w liberalnych mediach jest coś zdecydowanie więcej. To oczywiście nie moja teza, bo rozmawiałam z ekspertami, szefami różnych instytutów, którzy zajmują się analizowaniem tej naszej publicznej rzeczywistości. No i gdzieś tam oczywiście głębiej chodzi po prostu o to, żeby tę rodzinę obrzydzić, no bo od lat trwa próba przybudowy społeczeństwa, trwa taka rewolucja społeczna. No. Rodzina troszeczkę przeszkadza i te konserwatywne wartości, tradycjonalizm, więc jak ją tak dobrze obrzydzimy, jak tak pokażemy, że tu nie ma o co walczyć, nie ma o co zabiegać, bo właściwie wszystkim się zdarzają rozpady małżeństw, zdrady, niedobre dzieci, niedobre żony, fatalni no mężowie. No bo przecież takie jest życie również i to niezależnie od tego, czy ktoś ma lewicowo-liberalne czy konserwatywne poglądy. Ono też takie jest, ale jeżeli rysujemy je wyłącznie w takich barwach, no to chodzi o to, żeby pokazać, że nie ma innego życia, czyli nie ma tej normalności, nie ma tego codziennego wstawania, tego służenia dzieciom, służenia rodzinie, przygotowywania kanapek i czerpania radości z takiego zwykłego, prostego życia. A to życie też jest poza tymi tytułami, poza tymi kolorowymi, fantastycznymi mediami, które pokazują, jak to może być fantastycznie, jak będziemy mieć tysiąc kochanków, to jest też takie zwykłe, normalne życie, które daje szczęście i spokój. A ty wstajesz rano i robisz dzieciom kanapki z takim szerokim uśmiechem codziennie. No i no, ja codziennie mam taki tak, szeroki. Tak się bo jest... cieszę, że możesz znowu wyjąć to zmarznięte masło i z nim walczyć. Nie, na to klepku. ja masło trzymam na zewnątrz, żeby oczywiście nie było e, zmarznięte, no ale w, wiesz, no, jest też są Potrafi się przy tym uśmiechać. do pomocy też jest, więc nie jestem w tym wszystkim sama, jakoś sobie dajemy radę. I Dobrze. to jaki to by był nudny tytuł, wyobraź sobie. Chociaż wiesz co, powiem ci nie. Kiedyś... Jakoś dajemy sobie radę, tak, byłby nudny. Nie, ja i mąż robimy My codziennie dzieciom kanapki do szkoły. Nuda, prawda? Kto by to przeczytał? Aczkolwiek kiedyś udzieliłam takiego wywiadu dawno, dawno temu, chyba przy jakimś trzecim dziecku, gdzie był taki tytuł: Mąż przejmuje stery w domu opowiada prawicowa publicystka. I to się klikało. <grymka> tak to jest z tym klikaniem. Wracamy, przestajemy odpytywać Dorotę z jej życia prywatnego, a wracamy do jej tekstu. Chciałbym Państwu zacytować opinię Doroty Bojemskiej, szefowej Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej dla Tygodnika Sieci. Oto ona. Ekspertka mówi Dorocie tak. Czytając niektóre portale, które poruszają tematykę rodziny, ma się wrażenie, że albo te teksty piszą ludzie skrzywdzeni bądź wykolejeni w sensie wyobraźni, jakie są faktyczne troski i dylematy współczesnych rodzin, albo jest to kreacja robota ludzi z premedytacją sączących antyrodzinne treści. Tak czy owak, polscy rodzice, w tym szczególnie kobiety, bo to one w sensie biznesowym są odbiorcami tych treści, są traktowane jako osoby głupie, nieświadome i pozbawione potrzeby głębszych Relacji, ku której tezie się skłaniasz, że to poranieni, jacyś powichrowani autorzy odpowiadają za te teksty, czy, czy jest to Krecia, robota w z góry nakreślonym. Planie uderzenia. To znaczy, w jedna i druga teza jest prawdziwa. Rzeczywiście pewnie część takich tekstów powstaje z, z przekonania autorów, natomiast jak zobaczymy cały szeroki obraz, No to trudno się oprzeć wrażeniu, że jednak jest to celowa robota. Tam Marek Grabowski, prezes fundacji Mamy i Taty. Nie wiem, czy masz ten cytat przygotowany. No on. Nie, on... ale mogę zacytować. Dobrze, w takim razie. Marek Grabowski mówi tak: Podziedziłbym środowisko dziennikarskie proponujące takie treści na dwie grupy. Pierwsza to pewnie ludzie pokrzywdzeni, którzy sami niezbyt dobrze czują się w rodzinach, którzy mają wewnętrzne przekonanie, że jak rodzinę się zniszczy i zdezawołuje, to wówczas świat będzie piękniejszy. Jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że tak nie będzie. Jednak druga grupa ma świadomość celowego działania wpisującego się w szerszą, realizowaną od lat operację. To wręcz zaangażowani ideolodzy, którzy mocno trzymają się tego, co pisał Marks w manifeście komunistycznym o tym, że rodzinę trzeba zlikwidować, że niezbędna jest tak zwana wspólnota żon, czyli likwidacja instytucji małżeństwa i puentuje pan Grabowski, że rodzina obok religii jest głównym elementem, który blokuje rewolucję komunistyczną, jak zniszczy się religię i rodzinę, wówczas rewolucja komunistyczna i świetlana przyszłość pod wodzą Marksa i potomnych nastąpią. No właśnie to gdzieś to, to nie przesada, jakiś spisek pod czerwoną gwiazdą za wszystkimi tymi ofemininami, czy jak się nazywają te podportale? No właśnie, te, jeżeli chodzi o te y, portale, to trzeba powiedzieć, że bardzo dużo y, portali specjalnie dla kobiet y, przeznaczonych publikuje te najbardziej y, hardkorowe treści i rzeczywiście wracając do wypowiedzi Doroty Bojemskiej, szefowej Rady Rodziny, no rzeczywiście coś jest, czyli tak naprawdę portale, które powinny być pro kobiece, feministyczne, są tak naprawdę strasznie antykobiece i straszne krytynki robią, y, z tych kobiet, ale takie naprawdę potworne, które ledwo są w stanie do trzech zliczyć, poradzić sobie ze zrozumieniem rzeczywistości, którym rzeczywiście w życiu nie chodzi o kompletnie nic więcej poza dobrą zabawą z dnia na dzień, bo tam alkohol, seks, narkotyki, wszystko jest usprawiedliwione, wszystko można, wszystko jest super. Natomiast jeżeli chodzi o teorię Marka Grabowskiego, no to naprawdę ta przemiana społeczna bardzo szybko następuje i potrzeba wielu narzędzi do tego, by ją prowadzić, by ona się się dokonała. A to jest bardzo wygodne i bardzo dobre narzędzie, dlatego że każdy, prawda, gdzieś tam przy śniadanku przewijając sobie, skrolując portale czy Facebooka, trafia na różne tego typu treści. I te treści się sączą, sączą, sączą powoli, aż właśnie pojawia się takie pytanie. Po co się starać? Mam kryzys w małżeństwie. Tutaj też psychoterapeutka się wypowiada. Masz kryzys? Nie walcz, nie staraj się. Przecież wszyscy mają kryzysy. Nie trzeba nic z tym zrobić. Można to wszystko zamknąć i iść dalej. Więc to wszystko jest też atak, atakiem na małżeństwo, na rodzinę. No bo po co się starać? Po co walczyć? A może ci, którzy za tymi atakami stoją, nie do końca rozeznają rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Może jednak coś nam się tutaj zaczyna zmieniać. Widzimy to choćby w miniony weekend po wynikach wyborów w Bułgarii, na Łotwie i w Czechach, gdzie środowiska konserwatywne doszły do władzy. Widzieliśmy ostatnio we Włoszech, tam nastąpiła duża zmiana, ale widzimy to chociażby w badaniach społecznych w Polsce. Przywołujesz takie badania, i tutaj prośba o ostatnią już grafikę. Cebos przeprowadził badania dotyczące szczęścia i rodziny, i okazuje się, że aż 80% Polaków wskazuje, że to rodzina daje szczęście. Zdaniem prawie połowy, 46%, idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje, a co piąty badany, 22%, twierdzi, że chciałby mieć troje dzieci. Prawie połowa Polaków ma niespełnione aspiracje pod względem liczby dzieci, 41%, i chciałaby mieć ich więcej niż ma obecnie. Jedynie 7% w ogóle nie myśli o rodzicielstwie. Średnio Polacy chcieliby mieć Brzydko to wygląda, ale, ale taka jest statystyka 2 i 28 setnych dziecka. To tak, też, też dane, które zbiorczo przywołuje Instytut Pokolenia na swojej stronie, powołując się na różne badania. No rzeczywiście wygląda na to, że Polacy są rodzinni, chcą mieć dzieci, ta rodzina jest dla nich wartością, więc no, trudna praca przed tymi ideologami, ale z drugiej strony, jak spojrzymy na młode pokolenie, no to jednak młodzi ludzie coraz częściej deklarują, że. No, Związek może tak, ale to już niekoniecznie związek sformalizowany, niekoniecznie. Małżeństwo młodzież ma poglądy coraz bardziej lewicowe, coraz bardziej skręca w lewo, chociaż swoją drogą z drugiej strony młodzież jest zawsze gdzieś tam z natury bardziej lewicowa, bo jest po prostu, bo się po prostu buntuje. Natomiast jeżeli nie, nie był socjalistą, ten był draniem za młodu śpiewał poeta. Natomiast, jeżeli mnie pytasz o trendy, mówimy o tym, co się dzieje w Europie, czyli tu Włochy, tu Szwecja, tutaj kolejne Wybory, czy rzeczywiście zaczyna się coś zmieniać, i czy rzeczywiście Europa zaczyna wracać. Bo może ci lewaccy totalitaryści. Więc ja w ogóle mam taką teorię, że w ogóle zasadniczo dzieje toczą się na zasady tezy i antytezy. I mam wrażenie, że jak już tak naprawdę zmęczymy się tą rewolucją społeczną, już tak naprawdę jak będziemy każdego dnia słyszeć o tym, że chłopak nie musi być siusiaka, jak to ostatnio było w spocie który z okazji dnia chłopaka opublikowała młoda lewica. To już tak naprawdę dojdziemy gdzieś do granicy tego szaleństwa, zobaczymy jego kres i zobaczymy, że tam dalej nic nie ma, tam jest czyste wariactwo. To nastąpi rzeczywiście taki odwrót i powrót do tych korzeni, choćby z których wyrosła Unia Europejska. Pamiętamy jeszcze te trzy filary, gdzie wartości chrześcijańskie są jednym z nich, że ta flaga, te, te gwiazdy żółte na granatowym tle to jest tak naprawdę symbol Maryjny, że ojcem Europy był Robert Schuman, który ma teraz proces beatyfikacyjny, i tak dalej, i tak ale i większość lewicowych ideologów Dla już tak ważniejsze jest, że ma proces, a nie beatyfikacyjny. No, większość tych ideologów europejskich o tym wszystkim zapomniała. Być może czeka nas powrót do wartości. Pytanie czy teraz, kiedy ale mamy tak sobie darzy? siedzieć i czekać, czy ten powrót przyjdzie czy nie no, przyjdzie. my akurat nie siedzimy i nie czekamy. No my akurat staramy się robić, Co robić dużo pisać na przykład, pisać i żyć. Tak, żeby inni mogli brać z tego przykład, ale też budować dobry wizerunek rodziny. rodziny co my, na przykład, robimy? Myślę, naszymi publikacjami, na przykład. Dorota Łosiewicz na pewno jest uprawniona, żeby takie słowa wypowiedzieć. Bardzo ci dziękuję za <grywanie> dziękuję. rozmowę, Dorotko. Polecam niezmiennie artykuł. zniechęci do rodziny. O co w tym wszystkim chodzi? Jak ten na wygląda? Kto i co? Jacy szatani? czynni zanim stoją a wszystko dzieje się na łamach tygodnika sieci Proszę państwa od dziś nowy numer jak zwykle bardzo ciekawy warto tych parę złotych wydać i poświęcić wiele godzin na fajną lekturę Dziękuję państwu za spotkanie za moment kolejne gorące pytania w telewizji w polsce.pl do zobaczenia do zobaczenia.